Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem pokazać, jak rozwiązałem sobie w traku teśmowym przesuwanie rolki prowadzącej. Rozwiązałem to w taki sposób, że zastosowałem motoreduktor 0,9 kW, 90 W, 70 obrotów na minutę, jednofazowy z kondensatorem. I tutaj zastosowałem coś takiego jakby ośka. Ustawianie góra-dół rolki za pomocą tych śrub i tutaj na dole druga oraz odchylenia tak jakby rolki od piły za pomocą takiej śruby rzymskiej. To wszystko ładnie można sobie ustawić. Przesuwanie jest za pomocą listwy zębatej i koła zębatego. Tam są takie rolki i tak to jest zrobione. A napinanie koła biernego jest tutaj za pomocą napinacza, ale to będzie przerabiane wszystko, bo jest profil na profilu, to jest ciasno spasowane i przy napinaniu piły to się zacina i trzeba to przerobić na takie łożyska liniowe. Będzie na takich łożyskach liniowych na razie, będzie fajnie lekko się rysowało. Można to zrobić, jak ktoś buduje traka samemu, można zrobić na takich tulejkach. Wytoczyć sobie większe tuleje z utworami, zaprosować te tulejki. One mają takie nacięcie. Można sobie lekko to wpracować. I tu jest coś takiego w środku jakby teflon. I to nam właśnie lekko pracuje, przesuwa się, nie trzeba jakiegoś tam smarowania. To są takie tulejki, tam około 7 zł taka tulejka kosztuje. To jest 30 na 40 na 34 średnica po zewnątrz. I łożyska to są LM30UU. Łożyska liniowe 30 wałek. No i wkrótce to będzie przerabiane. Na razie jest tak jak jest. Napinanie piły będzie na jakieś 170 barów, tak jak Woodweiser ma fabrycznie. I to tyle.